Witam serdecznie. Z tej strony ja, Majes, a tu jest Zagrajmy w Gothic 3. Dzisiaj mam ochotę na Gothic 3, także lecimy do przodu z kościkami. I na początku, tak jak ostatnio mówiliśmy, w sumie mówiłem, zbierzemy sobie oczywiście roślinki. Oczywiście przepraszam, że odcinek jest troszkę później, późnawo dosyć, ale no... Tak się zapatrzyłem na jeden film, bardzo ładny, o którym teraz sobie troszkę pogadamy, bo jest wart uwagi. Był bardzo ładny film. Jock się bodajże zwał ten film, leciał na TV4. Dosyć bardzo taki poruszający, bo można powiedzieć, że było kilka momentów, w których troszkę się wzruszyłem, można tak powiedzieć. Naprawdę nie spodziewałem się, że niektóre filmy aż potrafią tak we mnie wzbudzić no taką współczucie, taką rozpacz, i to w dodatku film. Ale jednak się troszkę wzruszyłem, że tak powiem. Dlaczego się tu skradasz, Mora? Bo... Jakbyśmy nie mieli dość problemów. Po drodze w sumie... Kurde. Nie wiem, czy się skupię, grając w ten, ale no postaram się dla was to opowiedzieć. Chcę przejść, nie możemy. Dopiero po walce na arenach będziemy mogli sobie już z nimi tutaj dać radę. I wejść do tej. Jest możliwe. A na razie trzeba powalczyć, ale to za chwilę. Po prostu wam szybko skrócę i będziemy już grali normalnie. No to był sobie koleś z psem, którzy no prowadzili karawany, tam jakieś towary przewozili. I ten pies na końcu uratował przyjaciela tego, który był Afroamerykaninem, żeby tutaj nikogo nie urazić w razie co. I pomógł. Ten pies ogólnie był taki pomocny, że ten... A z początku po prostu jakiś facet go wyrzucił, tego psa. I potem no ten, co te karawany przeprowadzał, przygarnął go i zaczął się ten pies jego słuchać i na koniec właśnie tak się ładnie skończyło, że okazało się, że zrobił małe pieski takiej dziewczynie, która była bardzo miła wobec niego, którą poznał przez przypadek, jak fortepian przywiózł. I się zakończyło na tym, że jednego takiego pieska jak miał, takiego malutkiego szczeniaczka, chciał dać temu swojemu przyjacielowi. Ciemnoskóremu przyjacielowi oczywiście. No i tak się skończyło. Jesteś tu. A momenty takie, które wzruszyły mnie, to były... Właśnie... Moment wzruszający to był przykładowo, jak dwa psy sobie biegały razem. I karawanę wziął po prostu, żeby miał jakąś przygodę ten pies. Wraz ze swoim psem, nie? I skunksy je napadły i... Czy tam jeże chyba wielkie, nie wiem co to było. I te kolce pobijały i ten pies umarł. I taki moment smutny był, bo pochowali tego psa, a ten pies tego kolesia, co z karawany prowadził, siedział przez jakiś czas. Takie smutne momenty właśnie były. No ale koniec końców film się i tak szczęśliwie kończy, no bo pokonują tego największego kłusownika, który miał małpę, która zabijała psy. On później krokodyle nakarmiał. Ale się udało... Udało się go załatwić, pod koniec właśnie pies pomógł troszkę, można powiedzieć. Nie opuściłem areny, spokojnie. No dalej! Także powiem, że film bardzo ładny. Miło mi się oglądało, przez co troszkę czasu mi zleciało, no w sumie chyba dobre bite 2 godziny. Bo wstałem około 13, zjadłem sobie śniadanko. No i oczywiście ten film sobie oglądałem. Uważaj. Jakoś zleciało, że kurczę, jest dopiero 15, a ja dopiero zacząłem nagrywać dla was tego Gothica. A ja mam nadzieję, że jakoś się uporam z tym i jednak zdążę live'a zrobić jeszcze dzisiaj. Muszę jeszcze przeinstalować sobie Dead Space'a 2 i będziemy próbować dalej, bo mi się setny bug wprowadził i po prostu nie mogłem przejść dalej, dobra. Wygra, ale miałeś... Miałeś łatwego przeciwnika, Mora. I właśnie myślę, że jak będę miał jakieś tematy ogólne, żeby sobie podczas Gothica pogadać, to jak najbardziej sobie taki odcinek dla przyjemności nagram dla was.
Poza tym myślę, że lepiej się ogląda Gothica 3, jak są jakieś historie do opowiadania. Ewentualnie coś do rozmowy, żeby pogadać było można sobie. Naprzód! Całkiem nieźle. No i kolejny koleś pokonany. Wygrałem, mistrzu. Dobra. No i teraz otrzymaliśmy nasz nowy super miecz, szeroki. To jest troszkę lepszy, ale ten jednak ma wytrzymałość i ochronę przed ostrzami. Ale mimo to jednak wolę większy damage, także zmieniamy. Dobra. Warto też z nimi pogadać, bo dostaniemy troszkę expa. A jednak expo w Gothicu 3 się przydaje. I teraz ten powinien nas przepuścić. Dokładnie. Niektóre problemy same się rozwiązują. Złamany. Złamany. W sumie zastanawiałem się, po której stronie grać. I fajnie by było być po stronie orków. Wiem, wiem, no troszkę to jest chamstwo. Ale mimo wszystko... jednak jakoś strona orków mi się bardziej podoba. Bo jest, no w sumie łatwa ta droga jest. I długo nam to nie zajmie. No ale dobra, pogadajmy z Wenzelem, który jest tutaj zatrzymany paladynem. Co wyszło, Redok? Oczywiście możemy zrobić, uwolnić miasto, czyli Cape Dan, ale ja po prostu tego nie zrobię. Będę po stronie... Będę po stronie oczywiście orków. Troszkę zmieniłem zdanie, bo chyba z początku mówiłem, że będę po stronie buntowników. Ale zmieniam zdanie i chcę sobie zająć po stronie orków. Bo mają fajny pancerz na koniec swojej drogi. Oczywiście najpierw będziemy pobagać buntownikom. A dopiero później będziemy odbijać wszystkie miasta oczywiście, bo... No, te buntownicze podziemia ogólne. Na razie zajmiemy się ich zadaniami. A dopiero potem zastanowimy się nad... no, eksterminacją wszystkich z całego globu Montery. Ogólnie zagramy po stronie Beliara sobie. Także asasynom będziemy pomagać na pustyni. A w Nordmarze będziemy pomagać Nordmarczykom, bo chyba orkom nie można pomagać niestety. I tu jeszcze warto pogadać, bo dostaniemy od niego pochwałki. A czekaj, czy mogę się nauczyć blokowania tarczą? Nie. Siła wymaga... A, i to jest ciężkie parowanie tarczą. Aha, siła i zdolności łowieckie, dobra. Rukowie są ze mnie zadowoleni? Oczywiście możemy się spotkać już z tym głównym szefem, czyli chyba... jak on tu miał... Nie pamiętam, jak ten koleś tu się nazywał, co rządził orkami w tym Cape Dan, ale zobaczymy zaraz. Nauczymy się troszkę złodziejstwa. Czekajcie, skomplikowane zamki, 19 punktów, czyli bym musiał 20 punktów walnąć w złodziejstwo. I teraz jedynie co potrzebuję, to oczywiście punkty nauki. Rozmawiałem z Wenzelem, to jakbyśmy chcieli odbijać miasto, przeciwko orkom oczywiście. Ale my tego nie zrobimy, YOLO. Idziemy do naszego przywódcy. Mogę pomówić z Urukiem? Możesz wejść, Mora. No ty jest Uruk. Moi... Trudno do ciebie dotrzeć. Jakie... Wtedy... No i oczywiście też o Faryk nam opowiada. Fajnie by było tam książkę jego przeczytać, ale niestety nie uda nam się. Przynajmniej póki on tam stoi przy niej. Robimy szybki zapisik sobie. I teraz upolujemy sobie Fila, bo jest z buntowniczego podziemia. Nie trzeba z nim gadać nawet. Można go... Dokładnie, można go rozwalić. Ma głupią łopatę, także nie powinien dla nas stanowić problemu. Ale jak widzicie, skurczy byś wytrzymały, bo nie, można powiedzieć, że ma taki dużo wytrzymałości, o.
Dokładnie. Dalej! A, jeszcze trzeba dobić, czyli prawy. I dobijamy. Ej, co się tak skradasz? I widzicie, reputacja dla orków plus 2. Czekajcie, czy ja level dostałem czasami, czy nie? Nie, jeszcze nie, brakuje mi troszkę expa, ale zaraz sobie pewnie dobijemy expem level. Ciekawe, czy... Wow, co oni tam szaszłyki chcą robić? What the fuck? Butowicze podziemie to już przeszłość. Elegancko. I teraz możemy się nauczyć otwierania zamków. Co trzeba jak najprędzej na początku gry zrobić, bo otwieranie zamków jest bardzo przydatne. Później przyda w kolejnych... Aha, nie mam złota, 2,5 kafla trzeba. O kurde, o chłopie, panie. O panie, panie. Miecz paladyna. Rapier lorda, miecz. Łuk asasyna chyba jest lepszy od naszego, zobaczymy zaraz. Widzicie, on miał tarczę paladyna, która mimo, że jest zepsuta, zużyta, to i tak jest dobra. W przyszłości sobie ją ogarniemy. Czekajcie, co ja tu mogę jeszcze sprzedać? Grzyby, tutaj te zbędne roślinki. Trochę zioła, łopaty też tyle nie potrzebuję. Pochodnie się mogą przydać, to się przyda, surowa stal się przyda. Aha, on nie ma hajsu tyle, dobra, dawaj. No i mamy akurat na tyle, ile potrzeba, żeby się nauczyć otwierania zamków. Czyli otwieranie zamków skomplikowanych. Pozostałe punkty 4, które przeznaczymy prawdopodobnie na siłę sobie teraz może. No i widzicie, wszyscy są na zielono, bardzo mnie lubią tutaj. Mistrz walki, 45 siły, a parowanie wymaga zdolności... Łuczniczych, to wiecie co? Jednak na razie siły już nie będę się uczył. Na razie łucznictwo będziemy rozwijać. Tutaj poukradamy troszkę kosztowności. Tu się nauczymy troszkę alchemii. Tu jest napisane coś o alchemii. I coś dzisiejszy odcinek, jeżeli chodzi o Gothica 3, będzie troszkę krótszy, ponieważ chcę, żeby on się szybciej przesłał. Dzięki czemu wcześniej sobie będę mógł live'a odpalić. Pogramy dzisiaj sobie troszkę też w Archeage'a. Prawdopodobnie samemu, bo nie mam z kim pograć. To było właśnie zadanie związane, ostatnie zadanie jakie mieliśmy tutaj w Cape Dan. I zobaczymy co oni tu się tak leją, co oni za problemy tu mają życiowe. Tu jest strażnik, co nie bijemy go. Rabusie ich napadli. Właśnie Quest Pack wprowadza fajne to, że atakują rabusie miasta. I co jakiś czas właśnie napadają rabusie na miasta. Dobra, to był jeden i tu jeszcze chyba jest... Jeden, dwóch. Chwała zwycięzcy! Chwała zwycięstwa. A widzicie, zaczepił mnie, bo troszkę okradłem skarbów temu, co tam miał te kufry. Ale mimo to jednak jeszcze za mało ukradłem, żeby oni się do mnie przyczepili na stałe. I prawdopodobnie jeszcze dzisiaj dostaniecie odcinek Harvest Moona. Może nie zaraz po Gothicu 3, ale jakiś czas później. Prawdopodobnie podczas live'a on będzie się przesyłał. I tu widzicie, wcześniej nie było tych bandytów, jak tu byliśmy. A tym razem są. I oczywiście to jest kufel, który już otworzymy, bo umiemy. I jak widzicie, założył nam automatyczne tarcze nasz bohater. O kurde, nie chciałem spadać, fuck. Awanturnicy nic nie mieli i musi mi tak się tam wrócić, bo była tam skrzyneczka, którą chciałbym otworzyć sobie. I pójdziemy zaraz jeszcze do myśliwego i później jeszcze trzeba akrobatyki się nauczyć, czy uczyłem się już? Czekajcie, akrobatyka, nie, chyba nie uczyłem się, dobra. Złamany. Teraz metalowe kufry nie stoją już nam na przeszkodzie, możemy je śmiało otwierać. Jak pamiętacie, w Redok troszkę ich było też. W jaskini, przed jaskinią, także mamy co do roboty jeszcze w tym odcinku. I musimy jeszcze Redok zniszczyć oczywiście. Także tepamy się do Redok. Myśliwego później odwiedzę. Bo i tak będę musiał się wrócić do Cape Dan, także spokojnie. I oraz wyuczymy za wszystkie punkty, które zdobędziemy. Jeżeli jakiś level 2 wbijemy, to już nauczymy się troszkę myślistwa.
Mam nadzieję, że się nie obrazicie, że gram po stronie orków, ale mi się wydaje, że ta droga jest bardzo fajna. I czekajcie, czy ja mam od razu zaatakować ich, czy jak to jest? Czekajcie. Wiem, że najpierw trzeba chyba tego głównego ich zabić. I co do kowala, to spokojnie. Wiem, że to jest kowal, który może nas czegoś nauczyć, ale jest też w innych obozach kowal. Przeważnie w każdym obozie jest kowal jeden, który nas uczy jakichś zdolności kowalskich, także tutaj spokojnie. Ja myślę czasami, czy nie lepiej najpierw zacząć od maga, bo mag ciska na dystans. Jak śmieszny. Nie chciałbym mieć później problemów z magiem. I od razu go mordujemy. Ja ci pokażę. Ani kroku dalej. Ja ci pokażę. Zobaczymy, jak sobie poradzimy z ewolucją. Najgorsze są z tymi włóczniami, bo mają... Bo to są dwuręczne oczywiście bronie. Dobrze, że są te bugi z tym, bo bez tego bym prawdopodobnie szybko umarł. Ale odcinek pełen wrażeń. Będzie rewolucja w Redok. Może się uda ją ukończyć. Jak widzicie, oni mają cholerny damage, najgorsi są łucznicy i tacy dystansowi. A później ci, co blisko, nawalają. LOL! Widzieliście to, jak mnie zbugowało? Niby spadałem i mnie zabiło coś. What the fuck? Widzicie, rewolucje nie są takie łatwe, jak się wydają. Najgorsi są magowie, łucznicy. A na trzecim miejscu są wojownicy. Nienawidzę właśnie ze strony orków, magów i kuśników, tak samo jest ze strony buntowników, bo mają zawsze jednego maga i kilkunastu łuczników, przez co są bardzo wkurzającymi postaciami. Ani kroku dalej. Twoja kolej. Zaraz obejrzę. Ja ci pokażę. Dobra, widzicie, już uczniowie przyszli. Już mogę mieć małe problemy, ale postaramy się jakoś ich ogarnąć. W ogóle na jakim ja poziomie gram, czekajcie, bo nie wiem, czy nie zmieniałem czegoś. Na średnim, a ja wolę na łatwym sobie pykać. Rynek średni. Nie chcę po prostu się męczyć na let's playu, chcę sobie ładnie to wszystko poprzechodzić. Żeby cała saga była spokojnie u mnie na kanale. Jakie w ogóle gadki? Rezerwę cię na strzępy! Arre! No ale patrzcie. Najgorzej jak nas otoczą, to jest wkurzający etap. Najgorzej jak taka grupka nas otoczy, to no po prostu można nie wyjść z tego cało. Tu jeszcze doświadczony buntownik.
Cleave na hita shred. No, ci zostali pokonani. Można powiedzieć, że ten dolny poziom został wykonany. Zostali nam jeszcze... Paladyn został nam chyba, tak? No właśnie, jest Paladyn. To jest groźniejszym przeciwnikiem. Ale bez obstawy on jest bardzo łatwy, bo nie ma maga, nie ma łuczników już. Jak widzicie... Z Javiera fajny loot. I to jeszcze jest... Gelfort, ci najważniejsi z obozu przeważnie muszą zginąć. I wtedy rewolucja się po prostu powiedzie, o, dokładnie. I przez to automatycznie straciłem zadanie związane z przyjaciółmi Masona. Ale tak to zadanie dużo nie dawało, także tutaj spokojnie, nie ma co się przejmować tym. Wiem, że mogłem rewolucję zrobić później sobie. Ale jednak te misje po prostu są z quest packa i... No niektóre misje są akurat niefajne, jeżeli chodzi o orkową drogę. I mam nadzieję, że taka zmiana moja z ludzi na orków was, no po prostu, no nie zdenerwuje, że tak powiem. Jednak droga orkowa jest ciekawsza. Przemyślałem jednak sytuację całą, że jednak będzie lepiej mi się grało po stronie orków. Bo mimo wszystko na końcu mają lepszy pancerz, jak mamy dużo reputacji worków. To jest bardzo fajnym pancerzem i on może by się nam przydał, szczerze powiem. Oczywiście trzeba też zameldować orkowi, że sprawa Eredok została załatwiona. I tutaj problemu nie ma. Nie ma tu nic ciekawego. O, czekajcie, tu coś się zbugowało. Widzicie, włócznia prawdopodobnie z góry, jak zabiłem kogoś, spadła na dół i się po prostu coś zbugowało. No, tu chyba wszystko miałem przeszukane. Tu jeszcze są ciała tych buntowników, co pospadały z góry. Nie ma tu nic więcej. No jak widać, dużo rzeczy z nich nie mamy, ale jednak troszkę zarobimy kaski. I zanim tepniemy się już do Cape Dan, to zrobimy jeszcze taki myk, że otworzymy sobie metalowe kufry, które są. Tutaj w jaskini jest jeden i niedaleko jaskini jest drugi. Dopiero się tepniemy. I myślę, że po rozmowie z orkiem już sobie zakończymy na dzisiaj odcinek. A w kolejny prawdopodobnie ruszymy już sobie do Montery i jeszcze odwiedzimy Jacka po drodze w latarni. Ale to jeszcze wszystko do pomyślenia mamy. Dobra, open ten book. Jak w ogóle co gra na jaką książkę? Open the chest i już, o. Otwórz tą skrzynkę, fuck yeah, bezio. Oczywiście tamte był jeden kufer i drugi kuferek jest tutaj na lewo zaraz, obok jaskini, jak mówiłem, dokładnie, i jest tutaj. Na szczęście Gorna już nie ma tutaj, także już nie martwiliśmy się, że trzeba Gorna zabić czy coś, bo Gorn ruszył dalej. Czekajcie, jak my stoimy w ogóle z reputacją? Cape Dan 90, Redox Stuwa, Ardea Stuwa. 10% nam brakuje reputacji, tylko ciekawe, czy to uruch nam daje, czy jak to jest? Zawstydziłaś mnie, Mora. Cape Dan 90, Chowaj broń, Mora! Kurczę, nie mam jakiegoś zwoju snu? Mam. Jednak tu jest prastara wiedza, którą chciałbym posiąść. Pulpit.
Dokładnie. I Inos przemówił do wiecznego wędrowca. Odłóż swój kostur. I w jego miejsce Inos dał mu berło. I wieczny wędrowiec został jego sługą. No i prastara wiedza plus 3. Mimo, że prastarej wiedzy tak nie potrzebuje, to jednak możemy sobie to ogarnąć. Alchemik ma bardzo dużo hajsu, także posprzedajemy mu... Co to było? Posprzedajemy mu to, co nie potrzebuje. To była magia, mój przyjacielu orkowy. Ale okej. Nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał, jolo. Jeżeli tak jak mówię, chleb sobie lepiej zostawić, mięso tak samo. I takie zioła, które dają plus do jakiejś zdolności, też warto trzymać, bo później chyba są jakieś mikstury, które zwiększają jeszcze więcej. Prawdopodobnie quest pack to dodaje, bo nie wiem, czy w normalnym było to, ale quest pack dodaje. Tarcza paladyna, tarcza rycerza, to sobie zostawimy. Tarcze czaszki zostawimy. To możemy sprzedać. Jedną tarczę paladyna też możemy oddać mu. Mieć paladyna, jak widzicie, bardzo cenny. Nie, zwykły strzał nie sprzedajemy. Łuk myśli ten. Zobaczymy, jaki łuk ja mam w ogóle na sobie. Miecz straży. Widzicie, już troszkę przepłaciłem go. I ile jeszcze nam itemów zostało? No w sumie tylko broni nam zostało, ale okej. I łuk jest lepszy od naszego, bo ma o 10 obrażeń więcej, także GG. Po trójkę damy sobie strzały, żeby wiedział, ile ja mam strzał. Bo pochodnie mnie nie interesują tutaj na szybkim skrócie. Pod czwórkę miksy, pod piątkę mana. Ewentualnie, o. Cyk, dokładnie i Buford. No, nie, niczego nas nie chce uczyć. Dobra. Wiecie co, skoro gram po stronie orków, to weźmiemy sobie zadanko tutaj od tego przyjaciela orkowego, Urkrasa. Mam tu dobrą nagrodę. Mikstura lecznicza. No i oczywiście zadanie dla nas. Musimy skminić dla niego bełty. Zawsze grałem w quest packu po stronie ludzi, także taka odmiana grania po stronie orków będzie lepsza, myślę. Bo poznamy questy z quest packa orków. I zobaczymy, jak to będzie. W sumie skoro jestem na po stronie orków, jesteś w porządku, to bym sobie kupił pancerz może najemnika. Żeby jednak, no, wyglądać jak najemnik, można powiedzieć. Dobra. Pokaż mi. Teraz sprzedałem oczywiście nasze zbędne przedmioty, czyli strzały, których nie potrzebujemy. Chociaż te wybuchowe i te płonące są bardzo dobre, to sobie zostawimy jednak. Lekki pancerz buntownika też mu można oddać i kupimy za to sobie od niego to. I może pierścień siły, ale w sumie nie. Dobra, także pancerz odbierzemy. I handluj. Znajdziemy jeszcze jedną jakąś ofiarę, której sprzedamy coś od nas. To przykładowo sprzedamy. No i resztę zostaje w naszym ekwipunku. Tak, dobra, dał złoto. Tu jeszcze coś jest, potrzebujesz wielu bełtów. No i oczywiście mamy nowe zadania, czyli bełty i wytwórca bełtów i zapas strzał każdego miesiąca, o. Tylko przestań się obijać. Takie zlecenie dostaliśmy. Myślę, że jeszcze udamy się na chwilkę do myśliwego, a w kolejnym odcinku poruszymy dalej sobie, ale to już nie ma co się tym głowić. Także idziemy jeszcze na chwilkę do myśliwego. Mam nadzieję, że rewolucja wam się podobała i że... No, miło się wam będzie oglądało. No i oczywiście znowu pozdrowienia dla Axela i dla reszty widzów. Coraz więcej was jest. A jak dobijemy setkę, jak już mówiłem nieraz, no w sumie chyba nie wiem, czy mówiłem, czy nie, no to postaram się o kamerkę i będziemy grali sobie z kamerką, także będzie może ciekawiej. Zobaczymy. Maybe.
Czy nie chciałem niego nic kupywać, tylko chciałem się nauczyć różnych zdolności, przykładowo zęby, nie szpony, jesteś... skóry gadów, cichy łowca potrzeba, tak? Do wszystkiego chyba cichy łowca i punkty łowcy, tak? Czyli to jest to cichy łowca, czyli podkrada się do dzikich jest... zwierząt. Aha, 11 punktów. Czyli byśmy musieli około 20 punktów dać w zdolności łowieckie. Dobrze. I teraz podobnie bym mógł podkradać się do zwierząt, czyli cichy łowca. I prawdopodobnie jeszcze bym musiał około 20 punktów wydać, żeby się nauczyć trzech umiejętności, które są przydatne, czyli skóra gadów, zęby, szpony i takie tam. No i podkradanie zwierząt, czyli około 40 chyba punktów, 50 punktów, czyli 5 leveli bym musiał przeznaczyć na to. Czyli prawdopodobnie około montery, może monterzy już bym miał właśnie te zdolności wyuczone. Potem byśmy się wyuczyli mistrza walki i tarczy. I tak dalej, dobra. No ale tutaj sobie skończymy przy tym ognisku. Ja się z wami żegnam, no i siemanko.